Bullseye. Hej, cześć, witajcie, jestem SpikerQ i witam was w dzisiejszym drugim specjalu. Tak, najpierw specjal na 1000 widzów, a teraz trochę ten specjal spuściono jeden dzień, ponieważ jest 3 maj, a wczoraj była pierwsza rocznica rozpoczęcia kariery, że tak to ujmę, kariery, czy nagrywania, jako takiego nagrywania, let's play. Tak. I zastanawiacie się pewnie, gdzie teraz jestem. A więc jestem na mapie z Minecraft Survival sezonu pierwszego. Właśnie ta mapa to zrobiona została już po skończonym pierwszym sezonie. Co prawda, ale nagrywam to po prostu, żeby powspominać, co nie? I nowym widzom pokazać... I nowym widzom pokazać po prostu, ile się pozmieniało, znaczy pozmieniało. Jak zaczynałem, co nie? Że jak ta mapa wyglądała. Bo dużo osób po prostu nie raczy obejrzeć coś w tym stylu, tylko... No nawet nie oglądają po prostu. Czekajcie, może jednak pójdę się przespać i dopiero co pozwiedzam tutaj. Też za długiego nie chcę, po prostu chcę pokazać co i jak. I powspominać sobie też przy okazji. Wyjdziemy tutaj w śpiórku. Tak, tylko dużo rzeczy tutaj nie ma poustawianych, ponieważ na przykład tutaj nie ma. Tutaj był enchanting, zaklinacz to nazywałem ogólnie. Tutaj były książeczki i po środku enchanting, tylko zebrałem to chyba wszystko do Ender Chesta. Patrzcie, marchewka mi wypadła z zombiaka jakimś cudem. Potka jakaś. Okej, no i tak to ogólnie wyglądało. Pamiętam, to taki sentyment ma ta jaskinia tutaj. Tutaj też cały węgiel w ogóle pozabierany, tak? Magazyn. Piękny. Jakieś takie śmietki, nie, znaczy śmietki. Narzędzia, broń, które wszystko zebrane zostało. Ogólnie taki magazyn. Świetnie byle jako zrobione sufit z glowstone'em razem. Tutaj jest wyjście takie, z którego nigdy nie korzystałem chyba. Tam razem do jaskini. Naprawdę, mapa ma swój sentyment. W sumie nie wiem, czy wam save'a udostępnić. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie save z... Zaraz wejdziemy w grę. Czy chcecie save z tej mapki, to po prostu napiszę w komentarzu, że save już jest tam. Wejdziemy w sumie do Netheru. Jej. Jezu, ale tak się spóźnić. Myślałem, że 20 któregoś jest ta rocznica tego nagrywania. Tak, tutaj mam blazy zaznaczone trochę stąd. Tam nie ma co iść w sumie. W sumie to nic nie robiłem, tylko ten pierwszy prowizoryczny raf mi pisze, spoko. Lol. Come on. Dobrze, dalej pójdziemy. Prowizoryczna kopalnia. A, jak coś, sezon trzeci Minecraft Survival niedługo, czekam tylko na Delboxa, bo na Delboxie bym chciał zrobić sezon trzeci. Mob Grinder. To taki dosyć śmieszny. Dajcie, włączymy sobie moby. Okazji tutaj. O, no to działa tak, po prostu się zombiaki pojawiają, spływają sobie tutaj, ja sobie je po prostu tu zabijam, ale też mogą mnie bić, nie fajnie. I tutaj sobie zbieram lód. Lód. No, nie lód, tylko lód. Co by nie było. Czyli, że to co z nich wypada. Dla niewiedzących. Jezu, trudno mówić, że to już rok minął od pierwszego odcinka. I tyle się pozmieniało. Mój kanał strasznie się rozrósł, jakość też uległa zmianie. W ogóle może wdam jakąś adnotację albo w opisie do odcinka. Albo do całej playlisty w ogóle. O, tutaj takie wyjście. I tam gdzieś na minimapce, tam chyba trochę, albo tam. Gdzieś był taki odkryty spawner pająków, to było jeden z ostatnich odcinków pierwszego sezonu, taki na spontana w ogóle zrobiony, znaczy wszystko sobie było na spontana. Ale taki beznadziejny, bo tylko muzyka leciała przez cały odcinek, na prawach autorskich, żeby było lepiej. Teraz. Dobrze, dalej, pójdziemy dalej. To jest jakieś nieskończone źródełko. Prowizorka, to była pierwsza część tutaj jakieś... O,
To sadzonki oczywiście. Jako przepalarnia. No może tutaj pójdziemy na chwilę. Na górę. Idziemy. To jest taki domek, z którego też nie korzystam, podobnie jak na live'ach. Po prostu wybudowany, żeby było. Skrzynie są puste. O, Skype pad, super. Trudno. No i wygląda jako taki. Nie wiem w ogóle, co to ma być. Co tam mam? Stary dom, aha. No tak, bo się przenosimy. Tutaj do szybkiego podróżowania na dół. Faremka. Coś mamy w ogóle tu? O, trochę tego jest. A mam, dobrze. Więc może pójdziemy sobie tędy od razu na dół. W sumie tutaj nie ma co dużo pokazywać. Dobra, mam nadzieję, że trafię tam na dół, bo jak nie, to będzie... Jej, trafiłem. Próbuję zrobić mostek. I tutaj faremka jako taka, nasza faremka. Hodowla zwierząt. I owca zawsze była jedna, ponieważ jak drugą się brałem tam gdzieś ze sobą, to ginęła w tym ogniu. No i tak to wygląda mniej więcej. Tutaj jak widzicie śnieg. Tam jest tak, o, widać śnieg, to tam po prostu miałem Elementar Creepers. Ogólnie modami się strasznie tutaj bawiłem, bo miałem swojego czasu tam Elementar Creepers i tak dalej. W ogóle całą paczkę chyba huśka z pierwszego sezonu miałem tutaj, wiecie. Trochę się z tym bawiłem. Tam nic nie ma, tylko zakoblowane, żeby nie było. W sumie nie wiem, to chyba nie ma co tutaj dużo pokazywać. Po prostu specjal rocznicowy chciałem zrobić i tyle, że pokazać nowym widzom przy okazji, jak to wyglądała ta moja mapka. Naprawdę ma swój sentyment. I dziękuję za ten cały rok. W sumie już w sumie specjalna 1000 widzów, za które dziękuję. Naprawdę teraz mam chyba 1007 podejrzewam, jak to nagrywam. I dziękuję naprawdę wszystkim za takie wsparcie jeszcze raz. Dziękuję za cały rok wspólnych takich, że tak powiem, wspólnych chwil. Oczywiście były tam chyba jakieś materiały z widzami. Oczywiście seria z widzami też jest spokojnie w planach, więc nie martwcie się. Postaram się to ogarnąć. Po prostu, szczerze powiem, nie mam ochoty jakoś, nie wiem czemu zaczynać nawet tej. Wolę najpierw ogarnąć serię te na moim kanale obecne. No więc tak, tak tutaj to mniej więcej wyglądało jakoś. Czekajcie, może lepiej byłoby jakoś tutaj może, czy zbudować coś z kobla. Po prostu. No, cały rok nagrywania. Przez wakacje w ogóle właśnie, od maja tak zacząłem... Wakacje 2012 zacząłem szaleć tak z tymi nagraniami. No. I jeszcze tak, żeby było pole widzenia dla szpanu. No więc dziękuję wam jeszcze raz... Ile razy będę dziękować, nie? Za ten cały rok nagrywania to była dla mnie czysta przyjemność i będzie dalej spokojnie, żeby nie było, że to była tylko i że już nie ma nagrywania. Więc... Liczę na kolejny rok świetnych nagrań. Dziękuję jeszcze raz, że jesteście ze mną i tak dalej, i tak dalej. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, mile widziane i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć i pa, pa!